Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Minister rolnictwa zapowiada walkę o ograniczenie europejskiego zielonego ładu. Ukraina wystosowała ultimatum wobec Polski w sprawie odblokowania granicy, grożąc sankcjami odwetowymi. Szefowa Komisji Europejskiej potwierdziła poparcie dla Ukrainy w drugą rocznicę rosyjskiego ataku. Izrael wyśle negocjatorów do Kataru na rozmowy o nowym zawieszeniu broni. Chiny najprawdopodobniej nie zrealizują swoich celów klimatycznych. Donald Trump pokonał Nikki Haley w jej rodzinnym stanie. Poniedziałek, 26 lutego, to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski zapowiedział, że będzie starał się przekonać Unię Europejską do ograniczenia zakresu działania Europejskiego Zielonego Ładu. Jego zdaniem problemem dla europejskiego rolnictwa jest nie tylko polityka klimatyczna Unii Europejskiej, ale także zbyt daleko posunięta liberalizacja handlu z Ukrainą. Dzisiaj w Brukseli odbędzie się spotkanie ministrów rolnictwa państw należących do Wspólnoty Europejskiej. Szef polskiego resortu rolnictwa i rozwoju wsi zapowiedział, że w jego trakcie będzie w sposób zdecydowany wnioskował, oczekiwał, żądał ograniczenia Zielonego Ładu. Chodzi zwłaszcza o jego założenia dotyczące ograniczania stosowania pestycydów oraz konieczności ugorowania części pól przez właścicieli gospodarstw rolnych. Minister Siekierski złożył swoją deklarację po spotkaniu z rolnikami prowadzącymi protesty na granicy polsko-ukraińskiej. Podkreślił, że wspomniane rozwiązania Europejskiego Zielonego Ładu są niepopularne wśród rolników, bo wpływają na ich finanse i godność zawodową. Zarazem przypomniał o zaakceptowaniu unijnej polityki klimatycznej przez poprzedni rząd Mateusza Morawieckiego oraz komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Demonstracje rolników są skierowane również przeciwko importowi ukraińskiego zboża. W tej sprawie minister rolnictwa liczy na refleksję ze strony przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która jego zdaniem powinna zrekompensować rolnikom koszty związane z napływem produktów rolnych z Ukrainy i dostosowywaniem się przez nich do Europejskiego Zielonego Ładu. Siekierski jest zwolennikiem wprowadzania hamulców bezpieczeństwa mających chronić europejski rynek rolny przed nadmiernym importem ukraińskich płodów rolnych. Władze Ukrainy wystosowały wobec polskiego rządu ultimatum w sprawie odblokowania polsko-ukraińskiej granicy. Premier Denys Szmyhal zapowiedział, że w przeciwnym razie Kijów zastosuje wobec Warszawy sankcje odwetowe. W ubiegłą środę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski wystosował apel do premiera Donalda Tuska, proponując mu spotkanie na polsko-ukraińskiej granicy, aby rozpocząć dialog na temat trwających protestów polskich rolników. Szef polskiego rządu przypomniał wówczas o zaplanowanych na koniec marca międzyrządowych konsultacji polsko-ukraińskich, dlatego odrzucił propozycję wystosowaną przez ukraińską głowę państwa. W piątek na granicy pojawił się jednak ukraiński premier oraz kilku ministrów jego rządu. Szmyhal w swoim oświadczeniu powiedział, że zboże z Ukrainy od 5 miesięcy nie jest wcale sprzedawane na polskim rynku, dlatego przez Polskę wjedzie jedynie szlak tranzytowy. Z tego powodu przedstawił zawierający 5 punktów plan odblokowania polsko-ukraińskiej granicy, zakładający m.in. powołanie trójstronnego zespołu złożonego z przedstawicieli Polski, Ukrainy i Komisji Europejskiej. Miałby on rozwiązywać problemy związane z ukraińskim importem. Premier Ukrainy poza złożeniem tej propozycji wystosował także ultimatum wobec polskich władz. Dał im czas na odblokowanie polsko-ukraińskiej granicy do 28 marca. W przeciwnym razie Ukraina wprowadzi środki odwetowe. Zełenski powiedział z kolei w niedzielę, że utrzymanie sojuszu z Polską jest ważne dla Ukrainy, ale nie może odbywać się kosztem jej interesów. Zdaniem ukraińskiego prezydenta sprawa importu ukraińskiego zboża jest wykorzystywana do nacisków na Komisję Europejską, dlatego nadal uznaje obecny kryzys za motywowany czynnikami politycznymi. Z okazji drugiej rocznicy wybuchu wojny na Ukrainie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapewniła Ukraińców o wsparciu ze strony Unii Europejskiej. W ostatnim czasie w Brukseli zadecydowano o przekazaniu Kijowowi pomocy finansowej oraz przedłużeniu okresu obowiązywania handlu bezcłowego. Wraz z von der Leyen do stolicy Ukrainy przybyli belgijski premier Alexander De Croo, szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni oraz kanadyjski premier Justin Trudeau. Szefowa Komisji Europejskiej podkreśliła, że ich wizyta z okazji drugiej rocznicy wybuchu kolejnej odsłony wojny na Ukrainie ma na celu wyrażenie wsparcia moralnego dla walczących Ukraińców.
Niedawno Bruksela zaakceptowała również pomoc gospodarczą. Von der Leyen przypomniała o zatwierdzeniu pakietu wartego łącznie 50 miliardów euro, a także o wydłużeniu do połowy 2025 roku funkcjonującego od prawie 2 lat handlu bezcłowego. W trakcie wizyty w Kijowie szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała kontynuowanie starań na rzecz zwiększenia europejskiego przemysłu obronnego. Między innymi dzięki temu miałoby być możliwe dalsze szkolenie ukraińskich żołnierzy. Premier Włoch chwaliła opór Ukrainy wobec Rosji. Zdaniem Meloni miłość do ziemi i wolności okazała się silniejsza od pocisków i wojny. Szef kanadyjskiego rządu powiedział z kolei, że Ukraina walczy o demokrację oraz zachowanie reguł, co do których zgodziły się państwa świata. Izraelski gabinet wojenny zadecydował o wysłaniu swoich negocjatorów do Kataru na rozmowy pokojowe. Będą one dotyczyć zawieszenia broni oraz uwolnienia zakładników przetrzymywanych przez palestyński Hamas od października ubiegłego roku. W piątek przedstawiciele Izraela na czele z szefem Mossadu Davidem Barneą przebywali w Paryżu, prowadząc rozmowy z mediatorami ze Stanów Zjednoczonych, Kataru i Egiptu. Zgodnie z decyzją izraelskich władz, negocjacje mają być teraz kontynuowane w Katarze. Według stacji Euronews zapisy porozumienia w sprawie zawieszenia broni między Izraelem i Hamasem są już właściwie gotowe. Przewiduje ono m.in. uwolnienie przetrzymywanych obecnie przez palestyńskich bojowników 40 zakładników, którzy mieliby zostać wymienieni na blisko 300 Palestyńczyków przebywających w izraelskich więzieniach. Zawieszenie broni według źródeł egipskich miałoby potrwać przez 6 tygodni. W tym czasie do Strefy Gazy trafiłaby pomoc humanitarna, a zainteresowane strony kontynuowałyby negocjacje. Byłyby one poświęcone możliwości uwolnienia większej liczby zakładników, a także potencjalnemu trwałemu zawieszeniu broni. Mimo prowadzonych negocjacji, premier Izraela Benjamin Netanyahu nie rezygnuje ze swoich wcześniejszych planów. Właśnie zapowiedział, że w ciągu najbliższych dni gabinet wojenny zatwierdzi krytykowany przez społeczność międzynarodową plan ofensywy przeciwko Rafah. W mieście położonym przy granicy z Egiptem przebywają obecnie cywile ewakuowani z innych części palestyńskiej enklawy, stąd też istnieją duże obawy odnośnie pogłębienia się kryzysu humanitarnego. Chińska Republika Ludowa zapowiadała, że do 2030 roku znacząco ograniczy emisję dwutlenku węgla. Według najnowszego raportu najprawdopodobniej nie osiągną celów klimatycznych, bo w ciągu 2 ostatnich lat wybudowali rekordową liczbę nowych elektrowni węglowych. Od dawna Chiny uważane są za największego na świecie emitenta zanieczyszczeń. Władze w Pekinie zobowiązały się z tego powodu, że do 2030 roku znacznie zredukują emisję dwutlenku węgla i będą ściśle kontrolować swoje nowe moce wytwórcze. Z przywoływanego przez telewizję CNN raportu amerykańskiego Global Energy Monitor i fińskiego Center for Research on Energy and Clean Air wynika, że państwu środka nie uda się osiągnąć zapowiadanych wcześniej celów klimatycznych. Od 2021 roku na jego terenie nastąpił wyraźny renesans energetyki węglowej, wpływający negatywnie na postępy chińskiej transformacji energetycznej. Tylko w ciągu ostatnich 2 lat Chiny zatwierdziły 114 gigawatów nowych mocy wytwórczych w elektrowniach węglowych, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię w całej Brazylii. Zdaniem autorów raportu Chińczycy posiadają już odpowiednią moc wytwórczą, aby zaspokoić krajowy popyt na energię. Zarazem ich przestarzały system jest nieefektywny i nie jest w stanie dostarczyć jej do wszystkich miejsc. Właśnie z tego powodu w państwie środka cały czas otwiera się nowe elektrownie węglowe. Donald Trump jest już niemal pewien nominacji partii republikańskiej w wyborach prezydenckich po tym, jak wygrał z Nikki Haley w jej rodzinnej Karolinie Południowej. Mimo to Haley nie zamierza wycofywać się z wyścigu. Trump wygrał dotychczas w stanach Iowa, New Hampshire, Nevadzie i Wyspach Dziewiczych. Jego zwycięstwo w Karolinie Południowej zostało uznane za najbardziej imponujące w tej kampanii, bo konkurentka byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych dwukrotnie była wybierana gubernatorem tego stanu. W swoim powyborczym wystąpieniu Trump stwierdził, że nie spodziewał się aż tak dużego zwycięstwa. W jego opinii partia republikańska nie była dotąd tak zjednoczona, o czym świadczą jego wyniki w kolejnych stanach. Haley po kolejnej porażce ma coraz mniejsze pole manewru. Mimo to nie zamierza wycofywać się z wyścigu o republikańską nominację w tegorocznych wyborach prezydenckich. Jej zdaniem wówczas w partii republikańskiej miałyby miejsce prawybory w stylu sowieckim, czyli z jednym kandydatem. Haley będzie kontynuowała swoją kampanię przynajmniej do 5 marca i super wtorku, podczas którego głosować będą mieszkańcy 21 stanów i terytoriów zależnych. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę.
Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.